Tak wyglądają ulice Kamienne Schodki i księdza Dominika Kostiala po remoncie. W tym miejscu w ostatnim czasie położona została nawierzchnia asfaltowa, wyremontowano także schody. Te osoby, które pamiętają, jak wyglądały tutaj miejsca parkingowe, w błocie. Tak, to było jedno wielkie błoto. Wyjście tu graniczyło czasami, może nie z utratą butów, ale z zanieczyszczeniem. Ale tak, to był tor przeszkód z jednej strony z dojazdem, z drugiej strony później z wyjściem z samochodu i dojściem czy do DODN-u, czy też do naszej szkoły tutaj na górce. Ja myślę, że to są takie zadania, które realizujemy z potrzeby miejsca, ale też i z potrzeby mieszkańców, bo tu sami mieszkańcy nam zwracali uwagę na to, że warto by było tą część Jeleniej Góry zagospodarować. Dlatego to właśnie ich zapytaliśmy o opinię. Jest zdecydowanie lepiej niż było. Przyjemniej i chyba bezpieczniej. Bezpieczniej na pewno i dla dzieci, i dla wszystkich. Przedtem to okropnie to wyglądało. Ani z wózkiem nie można było podjechać, ani z dzieckiem przejść. Jest przejrzystość, czysto, ścieżki są wytyczone i to no i po błocie się nie chodzi przede wszystkim. Bardzo ładnie, bardzo wygodnie. Nie da się porównać z tym, co było przedtem. Bardzo ładnie wygląda. Że wcześniej było trochę gorzej tutaj. Czyli potrzebna inwestycja? No myślę, że tak. Nie wiem, czy to będzie płatne, czy nie, bo zawsze tu ludzie przyjeżdżali. Właśnie będzie 5 lat bezpłatne. Do momentu, kiedy jest trwałość projektu, to nie możemy tutaj pobierać opłaty, a tych miejsc jest ponad 50. Mam nadzieję, że to jest pierwszy etap, z tego względu, że mamy tam jeszcze poniżej teren, na którym chcielibyśmy też przeprowadzić zagospodarowanie tego terenu i jednocześnie tutaj tą górkę, ale tu już rozmawiamy ze szkołą i szkoła chciałaby ją sobie zagospodarować. Inwestycja zrealizowana została w ramach zadania pod nazwą Rewitalizacja zdegradowanego kwartału miasta w Śródmieściu Jeleniej Góry, etap drugi.